Z bagienka polityki partyjnej krajowej mamy w tym weekendzie dwie wiadomości, dobrą i złą. Dobra wiadomość jest taka, że lewicowo-liberalna opozycja wreszcie znalazła jakąś inną narrację niż straszenie PiS-em. Zła jest taka, że to jest narracja polegająca na straszeniu Konfederacją. To znaczy po 8 latach straszenia, że jak PiS dojdzie... Doszedł do władzy, ale że jak PiS dalej będzie rządził, to nas z Europy wyrzucą. Kiedy skutkiem tej wieloletniej kampanii okazało się to, że elektorat lewicowo-liberalnej opozycji tak stopniał, że jak pokazała niechcący Gazeta Wyborcza, bo te, tak naprawdę taki był wynik jej sondaży i stwierdzili to życzliwi, naprawdę życzliwi, opozycji lewicowo-liberalnej socjometrzy, tacy jak Marcin Duma z Ibrysu, czy doktor Onasz z Uniwersytetu Łódzkiego, pokazała jej te sondaże, że w żaden sposób, czy na jednej liście, czy na czterech listach, czy na dwóch, czy na trzech, lewicowo-liberalna opozycja nie zdobywa większości w Sejmie i nie jest w stanie sformułować rządu, chyba że razem z Konfederacją. No ale Konfederacja to diabeł wcielony, wiadomo. Dlatego mimo, że Konfederacja naprawdę nie utożsamia się z PiS-em ani PiS z Konfederacją, no to tu działa zasada, kto nie jest nasz, ten jest PiS-owcem, ponieważ oni nie są nasi. Tak samo było z Kukizem. Kukiza przecież można było próbować odciągnąć od sojuszu z PiS-em, przeciwnie, atakowali go, bo to też PiS-owiec, bo nie nasz. No chyba, że przyjdzie do nas na kolanach, to ewentualnie mu wybaczymy jak Giertychowi albo Misiowi Kamińskiemu. Ta sama teraz z Konfederacją, płynnie z narracji, jak PiS będzie dalej rządził, to nas wyrzucą z Unii Europejskiej, przeszedł Donald Tusk i pomniejsi do narracji, no a jak PiS z Konfederacją będą rządzić, to już na pewno nas wtedy z Unii Europejskiej wyrzucą. Reakcje na to, że oto okazuje się kolejny szczebelek, osunęła się niżej lewicowo-liberalna formacja, są dość przewidywalne, aczkolwiek muszę powiedzieć, że mnie mimo wszystko zaskoczyło, ponieważ najbardziej wyraziście ujął to były premier, były komunistyczny aparatczyk Leszek Miller, który powiedział, żebym tej wiekopomnej recepty nie przekręcił, jak on to proszę Państwa ujął. Trzeba zdobyć się na większą brutalność, powiedział Leszek Miller. Używam tego słowa w jego pełnym znaczeniu. Brutalność. Brutalność. Trzeba założyć ciężką zbroję, większe rękawice i iść na bój, bo inaczej się to skończy trzecią kadencją PiS-u. Tyle Leszek Miller zrozumiał z całej sytuacji. Z tego, że 8 lat brutalności, coraz bardziej z roku na rok brutalnej, dało skutki odwrotne od zamierzonych. To znaczy nie tylko PiS-u nie zdołała lewica liberalna pokonać, ale jeszcze jakaś część wyborców, która dotąd się wahała, czy nie zagłosować na poobóz rządzący do 2015 roku, stwierdziła, że jeżeli już nawet na PiS się nie da głosować z różnych powodów, to lepiej na Konfederację niż na kogokolwiek innego. Jaką znajdują oni odpowiedź? No jeszcze byli nie dość brutalni, jeszcze trzeba większej brutalności. Ja się zastanawiam, co pan Miller ma na myśli konkretnie, bo ta rękawice, na bój iść, to są bardzo fajne metafory, ale co pan Miller ma na myśli konkretnie? Jak można być bardziej brutalnym niż kłamliwie oskarżać przeciwnika o to, że zabił dziecko, zabił prezydenta Gdańska? Jak można być bardziej brutalnym niż wznosząc hasła wypierać PiS i tak dalej? Jak? No jak? Czym pan Miller chce przelicytować jeszcze? Czy chodzi o agresję fizyczną? Bo może tak, bo ja już dalej nie widzę. Jest pewna nadzieja, że on tak tylko pierniczy, ponieważ tak się przyzwyczaił przez całe życie. Jest taka świetna książka Wojciecha Wiśniewskiego Dlaczego upadł socjalizm? Wojciech Wiśniewski był świadkiem epoki, bo był pracownikiem administracyjnym PZPR-u i przewodniczącym Związku Zawodowego Pracowników Administracyjnych PZPR-u. I jego świadectwo, zresztą zgodne z innymi świadectwami, podkreśla, że jak już kompletnie się wszystko w PRL-u sypało, to generał Jaruzelski lubił robić takie narady, żeby tam powiedzieli, co trzeba zrobić. I wtedy zawsze wychodził jakiś towarzysz i mówił, towarzysze, trzeba więcej pracować.
Trzeba ciężko pracować, trzeba iść do ludzi i więcej pracować, bo nie dość pracujemy. No i generał Jaruzelski strasznie lubił tych, co tak mówili, i ci, co tak mówili, awansowali, więc się cała taka, jak opisuje to świadek epoki, wykształciła grupa takich gadaczy właśnie partyjnych, którzy na tych zjazdach u Jaruzelskiego, na tych naradach wychodzili, mówili, trzeba więcej pracować, nie dość pracujemy, więcej pracować. O, i generał mówił, tak, więcej pracować. Towarzyszu Kwaśniewski, towarzyszu Oleksy, macie rację. I chyba właśnie towarzysz Miller swoją karierę też wtedy zawdzięczał temu, że wychodził i mówił, więcej pracować. Co to znaczyło więcej pracować, jeśli socjalizm na każdym polu, prawda? Nic nie znaczyło, ale Jaruzelskiego lubię słuchać. Chyba po prostu już na starość, no bo nie jest pan Miller najmłodszym człowiekiem, na starość mu wróciło, po prostu jest tak, że się na starość dziecinnieje, wrócił do politycznego dzieciństwa i znowu trzeba być bardziej brutalnym. Bo co? Bo nie dość jesteśmy brutalni? Pewnie dla jakiejś grupy nie dość, ponieważ jak tłumaczę często państwu i innym, nienawiść do PiSu jest racjonalizacją tylko. Jest racjonalizacją pewnych stanów emocjonalnych przeżywanych przez grupę ludzi tworzących tak zwany żelazny elektorat Platformy Obywatelskiej, a właściwie jest to żelazny elektorat antyPiSu, bo oni na każdego zagłosują, byle mieli poczucie, że walczą z PiSem. PiS jest dla nich symbolem tego wszystkiego, co stracili. Wydawało im się, że jak pojadą do dużego miasta, pójdą na studia, to będą szanowani, będą zarabiać pieniądze. Siedzą po uszy w kredytach, wcale im dobrze nie jest. Wykształcenie, które zdobyli, okazało się śmieciowe. Duże miasto niczego nie załatwiło. Nikt sobie nie powie, popełniłem błędy w życiu albo dałem się oszukać obietnicą wykształcenia, które miało wszystko załatwić. Nie, lepiej powiedzieć, to PiS, wszystko przez PiS, wszystko przez tę polską wiochę, wszystko przez tę polską hołotę, co do kościoła chodzi, co nam obciach robi przez Unię Europejską, to dlatego ciągle nie jesteśmy dość cywilizowani i dlatego mnie nie szanują, chociaż jestem elitą, czytam Gazetę Wyborczą, prawda, powinienem cieszyć się wielkim szacunkiem jako elita oklaskująca właściwe autorytety, a tutaj ta hołota mnie nie szanuje. To budzi taką złość, taką frustrację, że oni się od dzień w dzień, od rana do nocy, oglądając TVN-y, które agregują w nich to i cały czas im tak podpowiadają właśnie, że to tamci są winni tych frustracji, tych bólów dusznych. Oni po prostu rzeczywiście słuchają i mówią, o, ten Miller mądry człowiek, ten Giertych mądry człowiek, nie dość brutalni jesteśmy, za bardzo się z nimi cackamy. No tak. To się tak można bawić, dopóki do jakiegoś nieszczęścia nie dojdzie, no bo w końcu dojdzie, jak się tak nakręca. Natomiast ja się pytam, jaki to ma sens na litość boską, jeżeli masz jednego wroga, to chcesz mieć wrogów więcej. Bo ta obsesja, ta frustra tych wysadzonych z siodła byłych elit sprawia, że już mało im samego PiSu. Ktokolwiek się pojawi inny, to też jest PiSem. Cookies, sprzedaj na ścierka i tak dalej, najuprzejmiej powtarzam, co oni na niego tam wykrzykiwali. No i potem się dziwią, że Kukiz poszedł i głosuje razem z PiS-em, a nie myślał z nimi o tym, jak PiS odsunąć od władzy, chociaż w pewnym momencie realne było, że rząd się wywróci, bo nie będzie miał wielkości sejmowej, ale to załatwili. I teraz znowu, teraz się zajęli jechaniem, żeby nie mówić po ichniemu, jechaniem Konfederacji, no to żełajem uspiechów, jak to mówili bracia towarzysze poczyczkodawcy, towarzysza Leszka Millera.